Hello, ladies and gentlemen, tu Charlie with an eye i zapraszam na kolejną powtórkę ćwierćfinałową. Pewnie już poznajecie, jaki to jest czołg. W amerykańskim starciu pomiędzy Krzychem a Gastlim Patton przechodzi dalej. Master Batch na Pershingu to jednak za mało, bitwa wyceniona na 14 punktów. Tak. Pershing zostaje w 1/4, Patton przechodzi dalej. Będzie dosyć ciekawy pojedynek w półfinale, bo będą to... Będzie to pojedynek Pattonów. Że zobaczymy, komu lepiej się na tym czołgu powodzi. Okej, okay, ja przejdę na Fixed Camera Mode. Mam kawę, żebym nie zasnął. I my będziemy delektować się bitwą na Ace Tankera przesłaną przez Gastliego. Jest to murowanka standard. Większość zawodników tutaj na razie w lesie. Oczywiście szybka pauza, bo zapomniałem znowu zmienić ustawień. Wnerwiam się, że za każdym razem muszę to zmieniać. Szczerze powiedziawszy. No ale trudno, tak już jest. Musimy się z tym pogodzić. Przynajmniej ja się muszę z tym pogodzić. Okej. Okay. Wszystko powinno być już dobrze. Większość pojechała do lasu, ale jaka jest różnica w tej bitwie, a w większości pomiędzy tą bitwą, a większością bitew na randomach? Tutaj można zobaczyć push wychodzący z lasu, zorganizowany rush, czołgi, które na razie siedzą w lesie, później do niego dołączą. Na razie snajpią mają dobry spot i od Gastliego, i od Isa 6, który stoi zaraz obok niego. I o co w tym chodzi? Przede wszystkim, jak jedziecie do lasu tutaj na murowance, nie wolno tam stać i nic nie robić. Trzeba, nie wiem, no, coś ruszyć, coś zacząć wcielać jakiś plan w życie. I z trzeci T-34 dostaje od Gastliego. Ładnie, jeszcze zgąskowany przy okazji. Pomaga Isowi 6 jak może z bezpiecznej pozycji hulldown. Wystawia tylko wieżę. Co to zostało? No, i z 6 uratowany póki co. Ładnie dostaje w trójkącik. W przednią płytę dolną. Dobrze, no już niedocelowany trochę tam wrak stanął na drodze Gastliego. A teraz mniejszego cycka nie przechodzi. Ten mniejszy cycek jest bardziej opancerzony od tej wielkiej pralki. Uda się Gastliemu dobić Isa? W kopułę, ajajaj, ledwo co. Is trzeci udało mu się umknąć śmierci. Oj, dostaje Gastli nie wiadomo od kogo, chyba artyleria. Duża pralka. Oj, tu już jest przebicie. Tak jest, KW5 należy strzelać tą dużą pralkę. Powyżej 200 penetracji chyba wchodzi w tą mniejszą, a 200 plus bym powiedział na górny włas dowódcy. Ała, to bolało. Ten Is trzeci chce się zemścić na Gastlim za ten damage, który w niego wtłoczył. Teraz nie pamiętam, ile damage'a. Niedługo chyba zainstaluję XVM-a, żebyście mogli widzieć dokładnie, ile uderzeń i jaki damage został zadany. Bardzo jestem przeciwny temu XVM-owi, bo nie chcę się źle nastawiać na początku bitwy, ale wiem, że można to jakoś ciekawie skonfigurować, więc będę nad tym myślał. Is szósty, ale dobrze celował Gastly. Tam jest taki włas, tylko niestety działo nie jest na tyle celne, może załoga jeszcze niepełna. Albo po prostu z takiej odległości ciężko trafić. Nie. Lepiej byłoby już zacząć myśleć o flankowaniu tego Isa 6. Łyk kawy. Wow, Isu! Tego trzeba dziada zawsze zdjąć jako pierwszego. Pięknie, z prawej strony celowanie. Z prawej strony Isu ma słabszy pancerz niż po lewej. Tak jak na niego patrzymy i jej! Pierwsza 8 pada, w ogóle bitwa jest praktycznie na samych 8.
Od dołu do góry same ósemki, więc pełnowartościowa Master Batch Ace Tanker. Wszystkie kile Gasly'ego za 0,8 punkta. I z szósty. Z lewej strony? Tak jest. Jest zajęty z walką z T-34. Surprise. Pięknie wycelowany we włas. I z szósty pada. Gasly chowa się przed artylerią. No, dobra, pierwszy strzał nie trafił. Można już jechać, chyba nie jest już wyspotowany. Póki co dwa ataki się wyminęły, bo jeden poszedł z lasu tutaj z drużyny Gastiego, drugi poszedł naokoło. No, Gasti jest wyspotowany, pewnie jakaś artyleria go to załapała. Z boku Tiger 2, jego wcześniej nie było widać, musiał się wrócić. I czy uda się Gastiemu przeżyć? Wow, to było szczęśliwe, 40 życia zostaje. Dobrze tutaj osłania się, ale Tiger dostaje już od towarzyszy. Niestety ten strzał nie wszedł, dolna płyta. Oj nie, troszkę niestety strzał poleciał do góry. Baza jest kapowana, tam chyba prototype, czy jak Panther 2 będzie resetował. Gasly już ledwo co żyje, ale wszystkie moduły sprawne, więc Pershing dalej jest zabójczą maszyną. 33, tam chyba dwie osoby są na kapie. O, Lorraine pięknie. Tam jak Pantera podświetla wszystko pod artylerią i nie jest tak łatwo skapować. Póki co dwa fragi. Jeszcze z ogłoszeń na szybko, zaczynam zbierać powtórki do tier 7 lub wyżej medium, czy heavy. Także jeżeli macie, niezależnie od daty, ważne żeby to był ten patch, czyli 8.2. Koniec zbierania powtórek będzie to... będzie to data wejścia patcha 8.3, bo wtedy pewnie powtórki przestaną działać. Jeżeli nie przestaną działać, będę powtórki zbierał dalej, aż do zakończenia pierwszej walki. Gibo Panther? Ups! Yeah, like a boss. Także jeżeli macie jakieś bitwy na tier 7 heavy lub wyżej, czyli aż do tier 10, bardzo chętnie je zobaczę. Zasady są takie same jak wcześniej. I yeah! Ostatni frag. Pięknie. Dobra bitwa. Gasly 4 fragi. Sporo obrażeń. Master Batch. Ace Tanker. Także, jeżeli macie jakiś tier 7 do 10 heavy, chętnie zobaczę te bitwy. Pamiętajcie, gry nieplutonowane i użyty maksymalnie jeden pocisk premium, chociaż to będziemy zmieniać. Już wam powiem, w jakiej kategorii będzie więcej premiumów. W scoutach na pewno, tylko że to nie będzie jeszcze jakoś szybko. Następne po tier 7 lub wyżej heavy będzie tier 7 lub wyżej tank destroyer. Później chyba będzie bitwa autoloaderów, scouty. To ile to już będzie? 4, 5 i chyba na końcu bitwa dziesiątek. Na pewno na scoutach będzie to Unlimited Premium Ammo. Okej. Dobra, to będzie na tyle. Dzięki za oglądanie. Stay tuned, bo już jutro kolejna bitwa. Będzie to Type 59 i Sleepy kontra Pantera 2 i Romanus91.pl. Do konkursu doszedł jeszcze Orzesz w mordę. Na Super Pershingu będzie konkurował z Petersem 81. Ok, dzięki za oglądanie i trzymajcie się ciepło. Yeah.